Witam wszystkich, kłaniam się nisko. Łojcie z tej strony i kolejny odcinek z Gryny Medium. Przypominam, że wałęsamy się po łepetynie niejakiego Henryka, który okazuje się, summa summarum, będzie tu jedną z takich czołowych postaci, która doprowadziła do dość konkretnej tragedii. Kto oglądał poprzedni odcinek, jakoś mniej więcej już sobie chyba powoli zaczyna łączyć te wszystkie fakty. Tutaj eteryczny Tomasz, wałęsając się po jego głowie, ma okazję ogarnąć niektóre elementy, które miały wpływ na to, że Henryk jest takim, a nie innym człowiekiem. Czyli generalnie z tego, co tu widzimy, wałęsamy się po jakiejś świniarni, jakiejś mordowni, jakiegoś piekła dla świń. I tutaj ojciec właśnie Henryka chyba pracował. Henryk sam tutaj też chyba dość dużo czasu spędzał. Miał tutaj swój właśnie zakątek, z którego wyszliśmy. Notatki, jak dziabać świnkę, żeby ją szybko i dość skutecznie ubić. Także psychika Henryka była od małego maltretowana. Dobra, przemieszczamy się. Zaczekajcie, bo ja mogę tu biegać. Co jakiś czas o tym zapominam. Tutaj na Tomasz się naładował. Będziemy mogli dokonać odpowiedniego hita, który podejrzewam spowoduje, że opuścimy teraz ten szkarłatny świat. Czekajcie. Dobra, naładuję sobie teraz strzała duchowego. Pierdut. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Chyba, że dostaniemy się do kolejnego pomieszczenia. Tutaj przechadza się coś dużego. Jeszcze nie miałem okazji dokładnie się przyjrzeć temu stworowi. Ale spotkanie z nim może skończyć się tragicznie. Chociaż zauważyłem, że tutaj większość tych stworów z mediowych bardziej straszy wizualnie, natomiast jeżeli chodzi o jakieś bezpośrednie zagrożenia, to już niekoniecznie. Czyli wróciliśmy chyba do pomieszczenia, w którym byliśmy. Już odwiedzaliśmy to pomieszczenie, tylko że teraz tutaj... Tu są prosioki, świnioki. Czyli ojciec Henryka go dość mocno pracował nad nimi. Zmuszał go chyba do zabijania tych prosioków. Kateme, co za gra? Kto napisał ten scenariusz? Poczekajcie, naciśniemy X-a. Tu jest karta identyfikacyjna, numer, Ministerstwo Spraw, Henryk Wilk, agent Służby Bezpieczeństwa. Czyli po jego łbie chodzimy. Oj, patriotyzm silniejszy niż krew. Dobra, no przeczytamy to. Nieczęsto widuje się patriotyzm na poziomie podobnym do tego, jaki zaprezentował w ostatnich tygodniach starszy posterunkowy Henryk Wilk. Wilk, prosty funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, ukazał swoje zaangażowanie w budowanie sprawiedliwej przyszłości Republiki Ludowej, odrzucając kajdany swych krewnych spod ciemnej gwiazdy. Jego braburowe dochodzenie w sprawie mięsnego skandalu doprowadziło do wielu aresztowań, a wśród zatrzymanych był m.in. Jakub Wilk, ojciec Henryka. Wow, goddammit, warto było to przeczytać, czyli on sam swojego ojca zatrzymał. Nieprawidłowości odkryte przed funkcjonariusza Wilka dotyczyły korupcji, a także kradzieży mięsa wysokiej jakości i zastępowania go produktami gorszego sortu. Poza Jakubem Wilkiem zatrzymano też wielu innych sprawców, w tym 4 dyrektorów społecznego handlu mięsem i kilku kierowników sklepów. Proces ma się rozpocząć w ten czwartek. Jeśli oskarżeni zostaną uznani za winnych zarzucanych im zbrodni, czeka ich najpewniej egzekucja przez powieszenie. What the fuck? Czego my się to dowiadujemy? Zapytano o komentarz, funkcjonariusz Wilk odpowiedział po prostu: zrobiłem jedyne co uznałem za sprawiedliwe. Doprawdy słowa prawdziwego patriota. Goddammit, powiem wam szczerze, gruby temat własnego ojca ogarnął, ale jak widzicie, on tu się chyba nad nim troszkę pastwił. Także wydaje mi się, że to mu sprawiło dużo radości. Czekajcie, bo mamy znowu możliwość przyjrzenia się teraz. Niczego nie mam właśnie. Dlaczego ja niczego nie mam, a miałem? W dalszym ciągu. Tak, mały Henry, generalnie tutaj odkryliśmy to, co doprowadziło go do takiego, a nie innego stanu. Czekajcie, mogę coś tu zgasić? Nie mogę nic tutaj zrobić. A, tu jest, dobrze, że wrzuciłem. Właśnie często, gęsto
przez takie pierdoły wiele rzeczy, przez wiele rzeczy momentami zostałem po prostu... się blokowałem. Często kręciłem się odrobinę w kółeczko. Czekajcie, wciśniemy sobie. Teraz będziemy musieli wysłuchać. Wilk, is it? Henry Wilk? What's this about? Straight to the point. Krótko i na temat. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. Przełożony Henryka. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. Okay. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Henry grozi swojemu przełożonemu. Okej, okay, to chyba tyle. Mamy odsłuchaną całą już taśmę. Tuż obejrzeliśmy sobie małego Henryka. Dobra, będziemy teraz próbowali przemieszczać się dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy przyjdzie nam spotkać małego Henryka i z nim porozmawiać. Eteryczny Tomasz najpewniej go ubije. Bo małego Ryszarda też ubił. Także podejrzewam, to spotkanie skończy się małym dramatem. Oczywiście mówiąc o małych dramatach, przemieszczanie się w tej grze takim właśnie tip-topkowym bieganiem, to jest też mały dramat. Nie wiem, czemu to ma służyć. Chyba to, żeby odrobinę wydłużyć ten gameplay. Jakby nie ma specjalnie tu czego zbierać, także... Oho! Odezwał... Zagulgotał jakiś indoor. Coś złego jest w pobliżu. Jak widzicie, dookoła sterty papierów. Szufladek. Czyli to jest całe życie Henryka. Oho, znowu. Chyba wchodzimy na jakiś szczyt tej całej kuźwa papierkowej góry. Oj, tu będziemy chyba teraz przesuwać przedmioty. Tomasz posiada właśnie tą umiejętność. Czekajcie, w tą stronę, w tą. Usuwa w ten sposób przeszkody w duchowym świecie. Ale to jest nowa umiejętność, bo wcześniej jej nie posiadał. Albo posiadał, albo... Czekajcie, bo coś znalazłem. Kolejna kartka, którą będziemy... Zadanie specjalne dla majora Henryka Wilka. Osoba o potencjalnie dużym dla nas znaczeniu została namierzona w robotniczym ośrodku wypoczynkowym Niwa w pobliżu Krakowa. Czyli mowa tu o Tomaszu. Lokalni śledczy zgłosili typową sprawę dotyczącą malarza o nazwisku Ryszard Tarkowski. Osoba ta została znaleziona żywa, ale w stanie wegetatywnym. Podejrzewano udział osób trzecich, ale badania nie wykazały śladów urazów mózgu. Możliwe powiązanie ze sprawą Kemin i proszę zapoznać się z aktami. Zajmijcie się tym dyskretnie, towarzyszu. Właśnie od takich zadań was, do takich zadań was szkoliliśmy. Uwaga! Rekomendujemy zapoznanie się z notatkami sowieckiego naukowca, które zdobyliśmy w trakcie w 50 roku. Otrzymaliście dostęp do wpisu archiwalnego numer 1138. Tylko wy macie do niego wgląd, Wilk. Zgłoście się do swojego oficera prowadzącego dalszą odprawę. Okej! Okay. Czyli on został oddelegowany do tej sprawy Tomasza. Czyli wszystko mniej więcej poukładało nam się w głowie, wszystkie te puzelki wchodzą powoli na swoje miejsce. Co to jest? Obiekt wciąż przejawia silne zdolności paranormalne. Twierdzi, że kolejny, rozmawia z nim, ukazuje mu wizję. Teoria robocza, możliwe powiązanie, być może na skutek stanu śmierci klinicznej. Potrzebne kolejne testy w celu potwierdzenia teorii rozszczepienia. Aha, czyli oni nazywają to rozszczepieniem. Eteryczny Tomasz i Tomasz, czyli ten stan...
który ich charakteryzuje, ma swoją nazwę. Tutaj gdzieś będzie coś kroczyło. Idzie tam w tle po lewej stronie. Kuźwa, niewiele jeszcze widać. Ale mam nadzieję, że przyjdzie nam tutaj, będzie taka możliwość, żeby się przyjrzeć temu stworowi. Nie wiem, czy unikać w tej chwili. Czekajcie, kolejna notatka. Dzisiejsza sesja została przedwcześnie wstrzymana z powodu wypadków w komorze testowej. Przy podawaniu przypisanych leków kierownik naukowy, doktor, wszedł w bezpośredni kontakt z obiektem badań. Został natychmiastowo hospitalizowany. Mimo braku jakichkolwiek fizycznych urazów, ofiara popadła w stan wegetatywny, który nie rokuje poprawy. Dalsze sesje zostały wstrzymane do odwołania. Okej. Czyli to jest chyba wszystko, co dotyczy bezpośrednio Tomasza. To są jakieś takie próby ataku na naszej osoby. Ale jakoś nie czuję, chyba nie ma takiej możliwości, żeby nam... Oj, chyba jednak się pojawiła taka możliwość. Możemy przyjrzeć się bliżej. No nie, niestety, chyba nie. Znaczy nie chcę nawet próbować, bo być może gdybym stanął i zaczął tam się przyglądać, bym został ubity. Czekajcie, jest tu karteluszka. Kolejna kartka. Sesja numer 44. Uwaga dotycząca przeniesionej na dziś sesji. Pomimo zwiększonej dawki substancji, obiekt jest niezwykle niebezpieczny i musi pozostawać skrępowany zarówno fizycznie, jak i mentalnie przez cały czas trwania testu. Należy zastosować zwiększone środki bezpieczeństwa. Ok. I kolejna deska. No i po co to? Ja się pytam, po co to? Za każdym razem, jak będę widział kolejną deskę, po której trzeba będzie przedreptać w taki właśnie gówniany, beznadziejny, bezsensowny sposób, będę zadawał pytanie. Czemu to ma służyć? O, przebiegło tam coś. Skurwiel. Tak się nazywa w tym świecie. Skurwiel. Dobra, jakoś się udało. Koślawy ten element. Kompletnie niepotrzebny. Poproszę typa, który wpadł na pomysł, że łażenie po desce w tej grze to będzie super w ogóle i fajne i każdemu się spodoba. I będzie ciekawe urozmaicenie gameplaya. Czekajcie. Wciśnij, by użyć duchowej mocy. A jest! Shit, not good. Not good. Przesłoń obiekt! Leci do nas. Pijam gniał. Mieliśmy przez okazję możliwość przyjrzenia się. Oczywiście zamiast głowy miał czaszkę. Zaryczał w taki charakterystyczny sposób, który mógł sugerować, że będzie nas atakował, ewentualnie będzie nas próbował zabić. Miałem przez chwilę taki pomysł, żeby dać się faktycznie zabić. Byłaby możliwość się przyjrzenia temu stworowi. I kolejna deska. Dziękujemy. Zajebiście. Super, podoba mi się. Się pytam po co. Po co ta deska? Czemu to ma służyć? Idź, kuźwa, chłopie, idź, idź, idź. W świecie duchowym deski są na pewno. Trzeba będzie po nich łazić. O, będzie chyba przebiegał. O, urwał deskę. Idź, idź! Dobrze, tam się nie przyciąłem gdzieś po drodze, bo pewno też bym mnie przyciął. Użyj duchowej mocy. Używamy duchowej mocy. Przesuwamy obiekta. Torujemy sobie drogę. Ojej. Szkarłatny pył. Czyli tutaj teraz. Kurde, nie wiem, gdzie my się wspinamy. Znaczy, ja wiem, dokąd podążamy. Podążamy do małego Henryka. Czworonożny kutas. Kolejna deska. Goddammit. Kurde, normalnie naprawdę szkoda, że nie ma namiarów na twórców tej gry, bo bym napisał. Małe, kilka zdań na temat ich zajebistych pomysłów. Naprawdę mam wrażenie, że na tą grę pracowało kilka niezwykle uzdolnionych osób, ale też kilka totalnych kuźwa głąbów, nie? Dobra, używam. O, jest na dole ten stworek. Na dół! Zabijamy go. Dobra. Został przysypany. Nie, nie, poczekajcie, bo coś mnie tu się... Tędy idziemy.
Szliśmy w górę, teraz zaczynamy schodzić w dół. Ale tutaj jakby nie ma możliwości wyboru, czyli musimy podążać wytyczonym szlakiem. Muzyka jakby się wkomponował jakiś kolejny odgłos. Oj. Czekajcie, muszę to sprawdzić. Mami, daddy i me. Aha. Czekajcie, mama, tata i ja, dobra. Papierochy. Sprawdzę sobie jeszcze. Drzwiory. Dobra, otworzymy drzwiory. Co za tymi drzwiorami będzie się skrywało? Korytarz. Żona Henryka. Pogawędka małżeńska po 10 latach. Znowu. Ten pomysł też już został raz wykorzystany. To już jest pomysł z brodą, przesuwające się drzwi. Nie możemy też biec. Dobra, a już jesteśmy teraz. Drzwiory zostały. Drzwiory już nie ma. Tu jest jakiś kurwa dziwny maczetowy. Simon? Where are you, boy? Przyrządzik. Ale to jest chyba drewniany, to nie jest ten. Simon. Czekajcie, mam tu jeszcze coś do obejrzenia, czy tylko to było? Chyba nic poza tym. Dad? Szymon. Szymon to jest. Aha, czyli to jest chłopczyk na wózku. Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? Dobra, musimy jechać za wózkiem. I don't like it when you go. I know. But sometimes daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? I yes, father. No dobra. Dotarliśmy w końcu do drzwi, czyli wychodzimy. Okej. Okay. Eteryczny Tomasz, czyli mamy ciąg dalszy. Ja powiem wam szczerze, że ja widzę, że tu każda postać ma naprawdę tak dość bogaty sposób rozwiniętą tą historię. Zarówno tutaj postać Henryka jest pokazana z różnych stron. Jako funkcjonariusz, który wsadza swojego ojca do więzienia za kradzież Minsa, jego relacje z synem, ale równocześnie pokazuje go jakiegoś skrajnego psychopatę. Zobaczymy, dotrzemy teraz do tego Henryka. Tego małego Henryka. Jednego małego Henryka. Chyba on jest już tutaj, bo ja widzę, że krata będzie. Zobaczymy, co z tego spotkania wyniknie. Kid, just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? To Tomasz troszkę się naciął, widzę. Wow. Czyli Tomasz eteryczny wpadł pułapeczkę, bym powiedział. Czyli Henryk nie wszedł w stan wegetatywny, w który powinien wejść. Ale jest bitka. Mam nadzieję, że Tomasz jest tutaj, jeżeli chodzi o... Aj! Dobra, prosi do pożaru.
Morianka, Lilia? God damn it! Czyli teraz tepnęło nas z powrotem, jakby historia Tomasza została odrobinę urwana. Mamy powrót do Marianny. Czyli Marianna też była w tym domu, gdy się palił. Razem z Lilią. Teraz się okaże, że Lilia to jest jej siostra. I remember. Was always him. Idzie Henryk. Thomas is gone. You're too late, girl. It's you. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. Ojejku. Grupa z mega skoczny. No gadaj! Kto jest jej tatusiem? Then who was it? Who killed her? I saw her ghost. What happened to her? It's me. Was it the nurse? The painter? The monster from under the bed? Wanted to save us, to save her. Maybe, in a way, that's exactly what he did. This is fucking madness. Nie wiem, co ten potwór chce zrobić. No, Marianna, czas na jakąś action. Właśnie, w końcu. Robimy porządki, Marianna. Zabijemy go światełkiem. Do nieba. Oni sądzą, że to niebo to jest jego miejsce. Henryku. Henryk poszedł do nieba. Chociaż nie sądzę. To chyba nie jest do końca dobry adres dla Henryka. Thomas Rekowicz. Tomasz Rekowicz. No mój ojciec, no ja to cały czas gadałem. To jest jej father. Tomek. A Lilia to jest jej siostra. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Dokładnie, też jestem teraz ciekawy, co się wydarzyło po pożarze, który wzniecił Henry. Dobra, powróciliśmy do normalnego świata.
zagęszcza nam się ta atmosfera. Ten scenariusz tak samo, jakoś tak dziwnie cały czas dochodzą jakieś nowe elementy, nowe postacie. No, mamy fotę. Tata i dwie córy. Tylko dziwna jest ta jej amnezja, że ona w ogóle tego nie pamiętała. Dobra. Coś wiemy, najważniejsze. Można pociągnąć dalej. Okej, okay, odkryj sekrety domu Tomasza. Znajdź sposób na powstrzymanie Henryka, czyli znaleźliśmy już ten sposób. Teraz spróbujemy. Czemu to jest podświetlone, a nie mogę z tym nic zrobić? Jest jakaś czaszka tam leży. Sekrety domu Tomasza. Okej, okay, Marianne. Focus. Wpadła mi teraz trofka. Czekajcie, tutaj... Aha, czyli to jest lustro. Czy będziemy mieli możliwość przechodzenia między światami, ale póki co spojrzymy... Motylki. Nie ma tu nic ciekawego, co można by było ewentualnie podnieść. Już z przyzwyczajenia po prostu analizuję wszystko. Aha, jakie ładne. Ładne fotko. Taka ładna mucha, panie Dorociński. Superancka. Dlaczego tak? Nie, nie chcę tam tego zdjęcia ustawiać. Chyba będziemy musieli tutaj trzy zdjęcia ustawić. Kurde, tak? Dobrze kombinuję. Zaczekajcie, zobaczę sobie tutaj. Jest jedno. Tu już mama jest z brzuchata. Kolejne foto. Czyli jakby mamy już te trzy zdjęcia, mamy również trzy miejsca, w którym trzeba byłoby te zdjęcia ustawić. Tylko ja nie wiem, czy jest sens zostawiania tutaj tych zdjęć, ale podejrzewam, że tak. Nie mogę znieść tego, jak na nią patrzy, nienawidzi jej z powodu tego, co się z tobą stało. Obwinia ją za to, jakby zrobiła to umyślnie. Jest za młoda, potrzebuje czasu, żeby zrozumieć, ale czasem się boję. Boję się, że coś jej zrobi. Powtarzam sobie, że nie mogłaby. No ale przecież sam wiem najlepiej, jak to jest. Każdy ma swoje demony. Okej, czyli mamy kolejną przeczytaną przeze mnie karteczkę. Czekajcie, a tam jest jakieś zejście na dół? Ja tam coś widzę. Tu coś leży na dole. God damn it! Widzę tam jakąś ikonkę, która... To chyba trzeba będzie na dół zejść. Czekajcie, spróbuję sobie jeszcze otworzyć ten domek. Zobaczymy, co znajduje się w tym domku. No właśnie, jakim cudem przetrwał domek pożar? Zobaczymy. Zamknięty. No ale właśnie, nie wiadomo jak. Jak jest zamknięty, może tymi szczypcami do metalu. Czekajcie, spróbuję sobie jeszcze tu podejść. Nie wiem, czy ustawianie tych zdjęć, coś tu nie tak jest. Inną kolejność, no dobra. Spróbujemy inaczej. Wydaje mi się, że na środku powinno leżeć to. Teraz lepiej? Czy niekoniecznie? W ogóle tego nie skomentujesz, Marianna? Podałoby to jakoś skomentować. Coś się zadziało przy okazji? W związku z tym faktem? Niekoniecznie cokolwiek nic. Czekajcie. Jakby... Nie ma jakikolwiek wskazówek, jak te zdjęcia powinny być poustawiane. Patrzę tylko na logikę, że tu się hajtają. Chyba, że to powinno być na tej zasadzie, że... Dobra, zobaczymy jeszcze. Spróbuję inaczej. Spróbuję najpierw ustawić... chronologicznie. Tak mi się wydaje, jak powinno być. Czyli najpierw to zdjęcie tutaj. Czyli na dzień dobry. Będzie ślub. Będzie jedna dzidzia, a druga w brzuchu. I na końcu... Aaaa, widzicie? Dobrze wykombinowałem. Czyli ta kolejność powinna tutaj być.
zakreślona. Czy teraz jest możliwość otworzenia? Nie, nie ma możliwości. Tutaj motylki też jakby niespecjalnie mi tu... Podejrzewam, trzeba będzie przejść do drugiego świata. I tam obadać... Dobra, tepniemy się. Zobaczymy, co wyniknie po oględzinach po tej stronie. Trzeba to rozciąć. Mamy brzytwę, dawno nieużywana. Mam nadzieję, że się nie stępiła. O, poszło nawet dość sprawnie. Jest motylek. Czyli motylka, już wiemy, gdzie przykleimy motylka. Motylek będzie na krześle przyklejony. Tu widzę jakieś dziwne jakby uczucia. Dziwne znaki, jakieś runy. Maska. Te maski często były potrzebne do tego, żeby wysłać do domu. Tutaj zbłąkane dusze. Czekajcie, zobaczymy, czy tu możemy przejść jeszcze gdziekolwiek indziej. Nie możemy. Chyba tutaj obadaliśmy wszystko. Jakby z tymi znakami chyba nie za bardzo daje się cokolwiek zrobić. Wrócę jeszcze, przyłożę tego motylka. Zobaczymy, co wtedy się stanie. The dollhouse. It's open, ale najpierw zobaczymy jeszcze krzesełeczko. Ale nic z tego nie wynika, czemu? Dobra, nie da rady. Replika prawdziwego domu. Co to jest? Malutkie lustro. Dobra, I wonder i nie skończyła zdania. Tutaj trzeba będzie to lustro przykleić. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Czekajcie. Czekajcie, może tu jeszcze spróbuję to lustro. Wait a minute. Tu spróbujemy. Bo ona tu rzuciła jakimś komentarzem. Dobra, słuchajcie, kończę odcinek. Nie będziemy tego przeciągać, bo będę tu chyba się troszkę kręcił w kółko. Nie wiem, czy nie będę musiał teraz przenikać między jednym a drugim światem. Nie do końca jeszcze wiem, o co chodzi z tymi lustrami. Ja sobie temat zgłębię. I żeby tutaj czasowo się nie... Was też nie przemęczać. Będę kończył odcinek, także dzisiaj z mojej strony to wszystko. Wiele się wyjaśniło. Kilka sekretów jeszcze do wyjaśnienia. Przed nami już niewiele gry zostało, także niebawem kolejny odcinek, a może jeszcze dwa, nie wiem. Zobaczymy. Póki co serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się, nara, cześć.